Tak, ja robię teraz miniaturkę, ale to może być pod memy. Witam, 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 witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojorojewski i kolejny unboxing. Witam Was, moi drodzy, przy okazji prezentacji unboxingu specjalnej, wypasionej paczki od Lead Gaming. I jak widzimy, tutaj lwia część tych fantastycznie prezentujących się elementów sygnowana jest marką Assassin's Creed Valhalla, która jest mi bardzo bliska i jest to chyba moja ulubiona część. Już nawet nie chodzi o te uRPGowione odsłony kultowego cyklu, ale ogólnie, jeśli chodzi oczywiście o szeroko rozumianą, przepraszam, mitologię nordycką, klimaty wikińskie. Myślę, że nie raz dawałem tego dowód, czy to jeśli chodzi właśnie o różne wstępniaki do paintballa z rojem, czy jeśli chodzi o różne materiały związane może nie tylko z samą marką Assassin's Creed, z naciskiem na odsłonę Valhalla, ale ogólnie inne gry o wielu gatunkach w klimacie moich ukochanych wikingów. I oczywiście ta paczka w żadnym wypadku nie jest dziełem przypadku, bo będę miał dla Was dzisiaj dwie bardzo fajne informacje, którymi się z Wami podzielę już za chwileczkę pod koniec tego materiału. No dobra, to od czego sobie tutaj zaczniemy? Ja myślę, że no tak po prostu, tak, to co mamy tutaj najbliżej, czyli słuchajcie, moi drodzy, słuchaweczki Gimirmundu Burbumbundu Rudundu Gmundu Gierbundu. Tak, myślę, że spokojnie możemy zacząć od tych słuchawek, które tutaj z boku dumnie zdobi logo omawianego przed chwilą Assassina, czyli moi drodzy, tutaj klimatyczne, gamingowe słuchaweczki. Rzućmy sobie na nie okiem z bliska. No i proszę bardzo, moi drodzy, tak to wygląda, tak się ładnie tutaj świecą na różne kolory, mięciutkie, wygodne, jest mikrofonik, są różne dobra opisane, wymienione właśnie z tyłu na opakowaniu. Możecie się tutaj z temacikiem na spokojnie zapoznać. A inna sprawa jest taka, i tu w sumie już przejdę do jednej z dwóch rzeczy. Mianowicie, moi drodzy, oczywiście w opisie dzisiejszego materiału znajdziecie link, który odniesie Was do produktów, które są bohaterami dzisiejszego materiału. I pamiętajcie, na hasło Royson Fleet, widzicie w tym momencie na ekranie hasło na Royson Fleet, będziecie mieć ode mnie zniżkę dzięki temu hasełku. Właśnie, przypominam, Royson Fleet, rzućcie okiem oczywiście w opis dzisiejszego materiału, gdzie znajdziecie wspomniany link Royson Fleet. Także możecie wszystkie te produkty bez żadnego problemu sobie sprawdzić i ewentualnie nabyć w Media Expert. Media Expert, moi drodzy, link, hasło Royson Fleet. Tam macie wszystko, tam macie opisy i tam macie zniżkę, którą sobie zaaplikujecie, wpisując właśnie hasło Royson Fleet, razem pisane z dużych liter. A my przechodzimy dalej, deaktywujemy, odłączamy i zobaczymy, co mamy tutaj dalej. Moi drodzy, to może teraz na grubo, proszę bardzo, Battle Pack. Battle Pack, Lead Gaming, Assassin's Creed Valhalla, Battle Pack. I tutaj, moi drodzy, mamy i słuchaweczki, i klawiaturę, i słuchajcie, podkładkę pod mysz. No i oczywiście samą myszkę w tym wszystkim. Zobaczmy sobie, jak się to prezentuje z drugiej strony. Znaczy, ja bardzo lubię, kurczę, jak są właśnie takie pudełka bądź jakieś właśnie elementy, o które przyklimacone są nasze jakieś właśnie gamingowe, nie tylko peryferia. Rzućmy okiem. No i proszę bardzo, tak to wygląda, tak to się prezentuje. Także w takim battle packu mamy
no, większej rzeczy, które potrzebujemy do tego, żeby cieszyć się gamingiem, urozmaiconym oczywiście o różne elementy RPG i nie tylko, także myszka, klawiatura, headset, mousepad i zaglądamy do środka. No i proszę, klawiatura pięknie się świeci, tam gdzie tylko była taka możliwość, są tutaj naniesione loga i jawne odwołania do wspomnianej odsłony Assassina. Mamy tutaj inny model, inny rodzaj słuchaweczek, też się ładnie pali, też się ładnie świeci, jest i pani myszka. Proszę bardzo, różne programowalne przyciski, ale strasznie mi się podoba, materiałowa, fajna, taka mini podkładka pod mysz z nordyckimi tutaj, proszę bardzo, elementami. Bardzo fajne, bo jest to, powiedzmy, pod kątem jakby takiej wizji artystycznej bardzo spójne i klimatycznie adekwatne do poruszanej gry, także no mocny battle pack, myślę, że jest to bardzo fajna jakaś taka opcja na prezent, na komunię czy na jakąś okazję dla jakiegoś gamera, wiadomo o co chodzi. I w sumie uważam, że wcale nie musi być jakimś mega fanem Assassina, jakby te elementy jakby bronią się same pod kątem takim czysto wizualnym. Dobrze, moi drodzy, a teraz przejdziemy sobie, zanim przejdziemy do tego wielkiego czegoś tutaj, to sobie obadamy tutaj elementy, bo jakby temat w żadnym wypadku tutaj nie ograniczają się do kwestii pecetowych, ale mamy również coś dla konsolowców i przyznam się szczerze, że to się mojej córce mega przyda, bo konsolę mamy na dole. Ja muszę teraz tam zejść, wszystko ładnie zamontować, żeby pokazać, jak to działa, jak się to fajnie prezentuje, bo mamy tutaj i stojaczek na pady, pod kątem też ładowania, gdzie dwie baterie są zawarte. Mamy też elementy, które podświetlają nam tak kozacko konsolę od dołu. No i jakby właśnie na gry stojaczek. Wszystko jest jakby zintegrowane w jednym elemencie, ale temat jest modułowy, można sobie jakby odseparować te trzy kwestie, które są jakby architektonicznie zintegrowane ze sobą, ale nie muszą, bo to takie trochę klocki. Także rzućmy okiem. No i proszę bardzo, elegancko mamy tutaj piękną stację dokującą, jednocześnie ładuje nam pady, podświetla, no i mrozi taką cooling podstawką, no i oczywiście odczepianą taką kwestią z boku, w którą możemy wkładać nasze pudełeczka z grami na Xboxa. Także takie trzy, nawet cztery w jednym. Tak, bo mamy ładujące stojaki, mamy cooling system z podświetleniem i mamy taki zaczep na pudełka. Także fajna sprawa. Jak córka wróci, to mam nadzieję, że się ucieszy. A teraz zajmiemy się tym wielkim bydlakiem. No a bydlak to nic innego jak po prostu antypoślizgowa, klimatyczna mata tego typu. Że fajnie, nawet fajnie się to komponuje. Powiem wam szczerze, sprawdźmy. No w ogóle tutaj przypadek bluza z Valhalli. Także nie, no dobra, okej. Okay. Jestem fanem, tak. No i całkiem okej, okay, całkiem sympatycznie. To znaczy, bardzo cieszy to, iż tych elementów o różnym przeznaczeniu jest wiele, jeśli chodzi o szeroko rozumiany gaming. Także moi drodzy, pierwsza informacja, o której wspomniałem, to oczywiście, przypominam raz jeszcze, macie link Media Expert Royson Fleet. Możecie sobie wejść, dostaniecie ode mnie zniżkę na ten kod. A druga sprawa jest taka, że będę miał właśnie spotkanie tutaj z przedstawicielami tych wszystkich pięknych rzeczy i istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że zasilą oni nasz paintball z rojem, którego to pełna, okrągła 40. edycja powolutku nadchodzi. Także szykujcie się, bo za niedługo zostaniecie oczywiście o wszystkim oficjalnie poinformowani. Także nigdy dla was nagród za dużo.
Wiecie, jak kocham wam je wręczać. Myślę, że ostatnia relacja z paintballu z Rojem to pokazała dobitnie, grając troszeczkę, ale mam nadzieję pozytywnie na naszych emocjach. Także fajnie, bo może wpadnie jakiś nowy sponsor, dzięki któremu również i wy coś uszczkniecie dla siebie. Serdeczna tarcza, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Lead Gaming, tarcza.